Dzisiaj kontynuując serię na temat neurotransmitterów, opowiem o neurotransmitterze, który jest raczej mało znany. Nie do końca jest tylko też neurotransmitterem, ale ma bardzo ciekawe funkcje. Mowa oczywiście o glicynie, co mogliście wywnioskować z tytułu. Glicyna jest najmniejszym aminokwasem ze wszystkich. Jest też warunkowo niezbędnym aminokwasem, ponieważ nasze ciało jest w stanie go wytworzyć w pewnej ilości, ale nie takiej, jakie jest zapotrzebowanie na glicynę w naszym organizmie. I glicyna ma wiele zastosowań i zacznę od tych takich niezwiązanych z układem nerwowym i z mózgiem. Potem do tego dojdę, ale właśnie skupimy się na pewno też na tym, dlaczego glicyna może wspierać zdrowie mózgu. No i pod względem glicyny, ona stosowana jest m.in. na zdrowie stawów i zdrowie skóry, ponieważ glicyna wchodzi w skład kolagenu i glicyna jest często tym aminokwasem, którego w syntezie kolagenu nam brakuje, czyli akurat tej glicyny możemy spożywać mało lub mieć jej mało właśnie w diecie, czy pod względem wchłaniania, czy innych kwestii. Ta glicyna może być brakującym aminokwasem i wykazano dosyć dobre właściwości, dobre badania właśnie pod względem zastosowania glicyny dla poprawy występowania zmarszczek, czy zdrowia stawów, czy ogólnie zdrowia skóry, więc pod tym względem może się też sprawdzić. Glicyna bierze też udział w trawieniu, w syntezie kwasów żółciowych. Tutaj raczej pod tym względem soli żółciowych, pod tym względem raczej nie jest stosowana jako suplement, żeby wspierać trawienie tłuszczy na przykład, ale jest to na pewno dodatkowe zastosowanie. No i też glicyna ma takie funkcje regeneracyjne, gdzie przy uszkodzeniach i stanach zapalnych układu pokarmowego często jest stosowana, na przykład przy wrzodach, więc to i takie dodatkowe zastosowanie niezwiązane z układem nerwowym. Dodatkowo glicyna może wspierać regulację glikemii, ponieważ osoby z cukrzycą mają ten poziom glicyny niższy, jednak no, nie jest to mocne i znane zastosowanie. A pod względem układu nerwowego i wpływu na pracę mózgu jest wiele zastosowań, o których wiemy pod względem właśnie glicyny. Ona sama w sobie jest hamującym przekaźnikiem receptora właśnie glicynowego, ale jest też koagonistą receptorów NMDA, które są takimi receptorami pobudzającymi. Jednak glicyna może być stosowana właśnie, co bardzo ciekawe, w dwóch takich kwestiach, zarówno uspokojenia i poprawy snu, jak i hamowania zmęczenia i poprawy poziomu energii. Ale jeszcze zanim do tego dojdę, glicyna ma zastosowanie w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych, tutaj dosyć dobrze się sprawdza. W schizofrenii jest stosowana, też może wspierać działanie leków. Oczywiście tego nie polecam bez konsultacji z lekarzem, to tylko oczywiście jako ciekawostka. I ogólnie w zaburzeniach takich, powiedzmy, neurologicznych, psychicznych, glicyna tutaj ma swoje zastosowanie i być może niedobory glicyny są też z tym związane. A jak to jest właśnie pod względem glicyny i takiego działania, powiedzmy, czy nootropowego, czy poprawiającego sen? Wykazano, że jak najbardziej glicyna sprawdza się pod względem poprawy jakości snu. Tutaj zwiększa szczególnie fazę REM, zmniejszając fazę NREM, ale ogólnie bardzo dobrze zmniejsza czas potrzebny do zaśnięcia, ułatwia samo zasypianie i poprawia jakość snu, zmniejszając uczucie zmęczenia w ciągu dnia, więc pod tym względem zdecydowanie glicyna bardzo dobrze się sprawdza. Ja często tę glicynę polecam pod względem snu, częściej nawet niż melatonina, bo uważam, że jej zastosowanie jest lepsze. Ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, glicyna może być stosowana w ciągu dnia i tutaj może być stosowana, jeżeli jesteśmy zmęczeni, po prostu może hamować zmęczenie, ale może także działać w jakimś tam stopniu, powiedzmy, nootropowo. I tutaj na przykład były działania bodajże z piracetamem, z którymś z racetamów, że wzmacniała jeszcze jego działanie. Może także działać uspokajająco w ciągu dnia, co ciekawe, w okresie stresu też glicynę można stosować. I glicyna tutaj też ma dosyć sporo innych takich przebadanych właśnie zastosowań w innych problemach właśnie z układem nerwowym, w innych zaburzeniach i pod tym względem też się ona sprawdza. No i też jest trochę badań, które wykazały, że w przypadku udaru tutaj też właśnie niedokrwiennego glicyna może być korzystna. Znowu, no to jest taka raczej ciekawostka i nie polecam po prostu tego stosowania bez konsultacji, ale jest to na pewno ciekawostka. I także na przykład glicyna może zmniejszać stany zapalne, ale to wiadomo, większość suplementów w ten sposób działa i normalizować po prostu te stany zapalne. A więc glicyna jest bardzo ciekawym suplementem, neurotransmitterem, czymś, co no, wspiera nas w wielu kwestiach, tak? Pod względem takiego uspokojenia i poprawy jakości snu, poprawy funkcji kognitywnych i koncentracji, poprawy jakości skóry, no i jeszcze takich innych aspektów zdrowotnych, jak regulacja glikemii. Także glicyna bardzo ciekawa, warta na pewno do spróbowania i rzadko stosowany, mało znany, powiedzmy, neurotransmitter. Glicyna jest teraz dostępna już w Alines, także jak najbardziej polecam. I też jeżeli chodzi o sen, jeżeli macie problemy ze snem, to zdecydowanie moim zdaniem lepiej jest stosować glicynę niż melatoninę, ma ona lepsze
skutki, lepsze zastosowanie. Pod względem dawkowania tutaj jest ważna kwestia, że glicyny stosuje się w trochę większych dawkach. No 1 gram to jest raczej minimum, ale na przykład pod względem snu stosuje się 3-5 gramów, czyli takie no już dosyć spore dawki, a w niektórych kwestiach, na przykład tam czasem w przypadku zdrowia skóry, czy takiej regeneracji kolagenu, jakichś tam uszkodzeń stawów, no dużo większe dawki rzędu powyżej 10 gramów, ale to już taka kwestia, wiadomo, specyficzna. Także bardzo ciekawa kwestia. Zapraszam oczywiście do mojego darmowego newslettera na temat biohackingu. Zapraszam do kursu na temat poprawy pracy mózgu, który też znajdziesz w opisie i widzimy się oczywiście za tydzień w niedzielę.